Hej, cześć kochani, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu bez Klaudii. Dzisiaj gramy z Darkfilem Tomaszów Mazowiecki. Ale zanim przejdziemy do meczu, to mam tu gościa specjalnego. Cześć! Legenda płockiej piłki kobiecej, Daria Nowak. Tak, jedenastka słynna kiedyś była, teraz już ten numer jest zajęty niestety. Bo nie wiem, to powinien być zablokowany numer taki. No ale wiesz, to już jakby Wisła. A, okej. Okay. Trochę smuteczek. No jakbyś wiesz, jakbyś wzięła tamtą koszulkę i kupiła nową, to by się coś tam pomyślało, żeby był zablokowany. Następstwo jest zgodne, więc przebaczam. Jejku, myślisz, że masz więcej bramek niż występów? Tego nie wiem, ale może tak być, bo no, zdarzały się jakieś tam przypadkowe brameczki. Jakie przypadkowe? No takie, wiesz. Pamiętam, jak stąd strzeliłaś, tak, ja taką ładną. Z tygrysem. I było nienagrane. Z tygrysem, pamiętam to no. Też, no. No i zdarzały się jakieś przypadkowe farfocle, nawet kilka w jednym meczu, więc może tak było. No, byłyśmy ziomeczkami boiskowymi, miałyśmy wspólnego aska. Tak, no Jezu, no. I foteczki korków na Insta. Tak. Także tak to było. 1-1-1, ja z jedynką, Daria z jedenastką. No, jejku, piękny czas, piękny czas. No. Czemu ty w ogóle skończyłaś grać? Dziewczynko, ja pamiętam, że grałyśmy kiedyś z jakimiś, no nie wiem, młodzikami może Wisły. No. I trener tamten powiedział, że gdyby miał jedną dziewczynę wziąć, to wziąłby ciebie. O Boże, to ja tego no. Nie kojarzę. No nie będę ściemiać, że nie wiem, że mi się już nie chciało, że szkółka, maturka i tak dalej, nie wiem, po prostu jakoś tak podjęłam decyzję, że i tak nic więcej nie osiągnę w tej piłce, a poza tym ostatnia klasa liceum to była i tak w Płocku nie planowałam zostać, więc trzeba było się pożegnać. No, powoli będziemy szły do szatni, ale wiesz co, było mi wtedy przykro, bo musiałam sobie szukać nowej koleżanki do siedzenia w busie. Oj, oj, no my zawsze z Chućkiem razem wszędzie. Chućko nawet przyjeżdżała do mnie do probek z Płocka na rowerze, żeby w kosza pograć. Takie szalone tak. Byłyśmy. Było fajnie. Było. Dobrze te czasy wspominam. I patrz, ty, 3 lata różnicy, teraz nam się wydaje, że to jest nic, a wtedy... Ja byłam dzieciakiem, no? Tak. Ja taka dorosła, ale taki gówniarz, nie? A poza tym warto wspomnieć, że mija nam w tym roku, właśnie w tym miesiącu prawdopodobnie 10 lat znajomości. I wczoraj uczciłyśmy to foteczką. Wpadajcie tak. Na Insta do nas. Tutaj gdzieś macie podlinkowane. No. Możecie zostawić coś po sobie, będzie nam miło. Dobra, idziemy do szatni, bo tutaj już Klaudia na nas prawie krzyczała. Zawsze. Coś takiego nie lepiej nie wchodzi. Dlaczego? Nie ma. No ma za nic, to tam nic nie zrobili. Gówno ja też. Jest coś brak, bez kistu. Bez kistu nie widać, czy ja to tablica. Ja bym powiedziała, że jestem zbroniony na wszystkich. I wiem, chyba ciebie na takie pory. Albo coś tam powiedzieć. Tylko będzie do domu i trzymało się. Nie no, nawet na wygląda. Ty, ty, ty. Mamy. I znowu tomaciąg dalszy. To jest półlek. Bez nóżki. No masz, to jest jakiś materiał termoplastyczny, dlatego wziąłam rozgrzał nóż. Chciałam po prostu.
Hej kochani, witamy się. Gdzieś nas górne nie przychodziły. Fajne te dośrodkowania od Oliwii, że tam o nie walczyliśmy. Super, no tego bym od was chciał. Jeżeli do końca sezonu w trzech pozostałych meczach się nie zatrzymacie, będziemy naciskać tych przeciwników, bo sytuację na pewno prędzej czy później stworzymy. Super, zostało nam 9 punktów do zdobycia. Nie wiem, na co to wystarczy, może na drugie, może na trzecie. Natomiast jedziemy za tydzień do WAP-u. Także wiecie, tam też będą chcieli nas porąbać, także będzie trzeba powalczyć. Myślę, że tak trochę mogę powiedzieć, że nie już jesteście takie dziewczynki, ale jeszcze jesteście. Tyle, brawo. Kochani, dzień po meczu, wygrywamy 3-1. I chciałam dzisiaj porozmawiać ze strzelczyniami bramek. Tak się składa, że przypadkiem jedną mam obok siebie. Borek. Mów dalej, mów. Nie, wstydzę się. To powiedz mi, bo mnie to zastanawia, czy przy swojej bramce, jak miałaś bramkarkę i zrobiłaś jakiś zwód, to ty zrobiłaś go specjalnie, czy ty się potknęłaś i nie, już tak nie, wyszło? Nie, celowo to było, celowo. Tak miało być. Tylko jak tam lewą nogą strzelam, to miałam takie, Boże, żeby tylko trafić. No bo wiecie, z lewą to nigdy nie wiadomo, ale z lewą. Ale na szczęście wpadło. Pełna profesja, tak miało być. Tak miało być, pamiętajcie, jak coś, to tak miało być zawsze. Zawsze tak miało być. Jak coś wyjdzie, jak nie wyjdzie, to tak nie miało dokładnie być. Dokładnie. Idzie też druga pani. Patrzcie, już bramkę strzeliła i okulary ciemne. Co? Nie. Tak? Niosła strzelec do bawia. Co to za przebudzenie mocy? Opowiadaj. Kurczę, ja wiedziałam, że ja to strzelę. Ja jeszcze podeszłam i... Możecie zobaczyć na nagraniu właśnie teraz. Jak? Podeszłam do tej piłki jeszcze później, ja się odsunęłam, podeszłam i ustawiłam sobie tak, żeby strzelić w wentylek. I mówię, może to coś da. I tak myślałam o tym, co cały czas trener do mnie mówił, jeszcze Ola do mnie mówi przed tym strzałem, że jak coś to weź, tak z prostego na palce do dołu, no nie? No i co, no i uderzyło. Tak, cały sezon strzelała takie fifloki, w końcu podeszłam i uderzyłam mocno i weszło. Ja już wiem, jak strzelać. Już wiem, jak strzelać. No. To było tyle? Tak, to było tyle. To tyle. Chyba, że masz coś swojego do zadania. Czy mam coś swojego do zadania? Odpadłaś. Masz przerąbane. Nie mogę zabrać cię do kina. Dlaczego? Bo nie można wchodzić ze swoimi słodkościami. Nie wiesz? Marta, żartowałam. Ale Marta, jaka czerwona się zrobiła. Żartowałam. I tak bym jej nie chciała. Ciemnia, że nie wie? No i kochani, chciałam jeszcze porozmawiać z Olą. Czy się nie boi, że dostanie w mazak, jak tak wskakuje na piłki, ale Oli dzisiaj nie ma. No kochani, jeszcze szybko opowiemy wam o meczu. W 5 minucie już straciłyśmy bramkę. Taki gówno strzał jeszcze Karolina trąciła i to na nagraniu wygląda, jakby to był
Jakby to była główna bramka i w sumie była, ale to był rykoszet. No, trener mówi, że to nie wystrzał, tak było. To było pół podanie. No bo to leciało w bramkę. Tak, Dorota by to złapała. Myślę, że by złapała, bo już my na ławce po prostu mówiłyśmy, no. Tak, Dorota, masz to. I ja też myślałam, że złapała. No, ale wyrównałyśmy potem z 10 minut później, nie? Jak to było? Tak, Stasiek, no. Stasiek podała piękną piłkę prostopadłą do... Zobaczcie sobie na skrócie gdzieś, w którym się robi. Aha, czyli nie mogę powiedzieć. No, no. Nie, no opowiadaj, opowiadaj. Piękną piłeczkę podała do wbiegającej Natalii Borowskiej i ona pięknym strzałem zaskoczyła bramkarę. Pięknym strzałem najpierw ją położyła. No, mi się wydaje, że ona prawie się przewróciła i dlatego jej wyszedł złoty. Nie, trener? Robi? Tak. Nie, to był świetny złoty. No. Jeszcze raz trener, bo kamera nie widziała. Natalia Borowska lubi takie balanse. Klaudia, co się działo potem? Jak to z ławki wyglądało w ogóle? Z ławki? No. No było chwilę grozy. Chociaż nie, no końcówka pierwszej połowy to był taki luzik już. Tak czułam, że to będzie ten moment, to w końcu gdzieś kąsnie. Ale wiesz, to ja też tak czułam, że, tak, że miałam to, taki to musi wyjść. Że to gdzieś no. wyjdzie, nie? I tak brakowało szczęścia i szczęścia i szczęścia i nagle znowu Natalia Borowska, siu! A Ola ładuje głową. Jak, mamy 2-1. Że ona się nie boi, nie? W takiej sytuacji, że ma tak. Że tak, no, ale ładnie się. No. I tylko powiem tak, trener krzyknął, masz to, nie? I brama. A przed bramką Natalii ja krzyknęłam do Borka, że zrób to, Borek, zrób to. I zrobiła. No, jeszcze o trzeciej bramce opowiemy, co? Natalka, chcesz opowiedzieć nie, o trzeciej bramce? A, o trzeciej bramce. Nie chcesz powiedzieć o trzeciej bramce? O pierwszej dla nas mówiła. No dobra, okej. W sumie ty też już mówiłaś o tej trzeciej, ale możesz powiedzieć jeszcze raz. Nacierz się. Nacierz się, to była moja pierwsza bramka w Wiśle. Boże, tak się cieszę. Moje marzenie się spełniło w końcu. Ale ogólnie to było tak, że pierwszy wolny wzięła Kusa, później wzięła Ejman, później znowu Kusa i mówię, ej Kusa, a mogę następny wolny? A ona, no dobra, będzie. No i ja wzięłam. No i strzeliłam. I załadowała. Wystrzelę, nie? I strzeliłam. Borek też nas nagrywa. Wszędzie kamery, nie? Wszędzie kamery. No i co, kochani? No wygrywamy. Generalnie wygrywamy. Miło się to oglądało, naprawdę. Nie ukradli ci no. Zostawiły serducho na boisko dziewczyny. Gdzie? No. I Marta też była dobrym zastępcą moim. Tak, twoim zastępcą. To ty przy dobrych wiatrach będziesz moim zastępcą teraz. Zobaczymy. Chcesz się licytować? I co, trener? Zasłużyliśmy na łapkę w górę od widzów? Nie. Chyba trener. My zasłużyłyśmy. My zasłużyłyśmy, zadaj kochani. Zagadkę. Kto z waszej trójki wygląda we wtorek? Z naszej? Każdy. Każdy. O, zadaj. Macie trójkę. I która jest ładna, która jest brzydka, a która jest grubowa. Ładna, brzydka, gruba. Już więcej z wami nic nie nagram. No. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie komentarz, udostępniajcie. Jak będzie 300 łapek w górę, to Marta gra. No, to macie co robić, nie? Macie co robić. Chyba sobie założę 150 kont, a nie, jeszcze więcej. To tak z 250, a dobra, 300, wierzę. Nie? Dobra, 299, ja ci tą no, jedną łapkę dam. Tak bezpiecznie będzie. Tak będzie najbezpieczniej, no. No, to tyle, kochani. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa. Pa.